Siemanko, witam Was w drugiej części wywiadu. Jestem dzisiaj razem z Pawłem. Cześć. Mam nadzieję, że zobaczyliście pierwszą część. Jeżeli nie, link macie w opisie. Dzisiaj zaczynamy drugą część. No i bez zbędnego gadania możemy zaczynać. Ostatnio trochę rozmawialiśmy o Snoopie, o tych czasach Death Row. Tak samo o tym nowym Death Row, które Snoop ostatnio wykupił. Ja chciałem się zapytać, jeszcze trochę się wrócić do tych starych czasów Death Row i zapytać, jakie ty masz zdanie na ten temat? Czy Suge Knight miał negatywny wpływ na Tupaka? No bo wiele można zasłyszeć gdzieś tam, szczególnie od osób gdzieś tam blisko Tupaka, że on na początku kariery był zupełnie inny i szczególnie po tym postrzale w studiu w Nowym Jorku się jakoś tak zmienił, a później już pod jakby ramieniem Suga to totalnie, niektórzy mówią wręcz, że po prostu oszalał. Znaczy, wiesz co, no, na pewno na początku kariery miał inny content, tak? W sensie jakby więcej gdzieś tam było tych, wiesz, spraw z gatunku tam polityki, spraw społecznych jakby w tych tekstach poruszanych. Później gdzieś tam, wiesz, bardziej poszedł jakby w tą klasyczną gangsterkę. No, ale można powiedzieć, że jakby pod koniec życia jakby wrócił też do tych topików, no bo na Machiavelli jakby sporo jest tych takich, wiesz, komentarzy jakby społecznych do tego, co się działo. Wiesz co, znaczy ja znam też głosy z drugiej strony, że on jakby na początku gdzieś tam swojego związania się z Digital Underground był jeszcze bardziej szalony i generalnie im był starszy, tym gdzieś tam, wiesz, bardziej, powiedzmy, się uspokoił. Natomiast no też, wiesz co, no, ludzie trochę zapominają, że wiesz, on zmarł w wieku 25 lat, nie? Jak masz 25 lat, no to jakby myślisz zupełnie inaczej, twoje podejście do spraw jest zupełnie inne niż jak masz, powiedzmy, nie wiem, 35, No tak. nie? Znaczy ja generalnie nie oceniam tej znajomości negatywnie. Można oczywiście mieć jakby, wiesz, za złe do tego, że no oni jednak nie potrafili oddzielić jakby, wiesz, tej sfery biznesowej ze sferą tej całej jakby, wiesz, gangsterki i tak dalej, nie? Natomiast jakby no to też po części budowało ten cały klimat, nie oszukujmy się, wpływało jakby na sprzedaż i tak dalej. No i jakby patrząc z perspektywy czasu, myślę, że Pac był na takim stopniu wkurzenia, że generalnie, wiesz, kogo on by w tamtym czasie gdzieś tam nie spotkał na swojej drodze, to i tak chciałby postawić pewnie na swoim, jakby, wiesz, i pójść po prostu na tę wojnę. Po części też rozumiem głosy, które mówią, że wiesz, Pac i Shug to było jak przyłożenie, wiesz, laski dynamitu do ognia, by było wiadomo, że to po prostu wybuchnie. A z drugiej strony tak naprawdę, wiesz, Shug był chyba jedyną personą w tamtym czasie w tym biznesie, która jakkolwiek była w stanie gdzieś tam okiełznać Paca, nie? I możemy sobie jakby mówić, czy to mu się udało, czy mu się to nie udało, lepiej, gorzej i tak dalej, ale jakby, wiesz, no, nikt inny nie byłby w stanie w jakikolwiek sposób go kontrolować, a jednak Shug jakby trochę potrafił, wiesz, przez to, że jakby zarządzał tym całym labelem taką, no, żelazną łapą, to jednak, wiesz, też, no nie oszukujmy się, tak? On też miał 30 lat dopiero, czy nawet 29 w tym piku Death Row, wiesz, masz do czynienia jakby z większymi, mniejszymi gwiazdami, jakby, wiesz, na konto wpływa kupę siana. Nie ma opcji, żeby nikt nie popełnił błędu, nie? Przy takim Nie, no jak zestawieniu, najbardziej. nie? Więc, a też jakby, wiesz, no ludzie zapominają, że generalnie jakby, no nikt nie chciał mieć do czynienia z Pakiem za bardzo w 95 roku, nie? No tak, w tej sytuacji w więzieniu, no to w zasadzie Jakby tylko Szuch mu podał rękę. nikt tam się nie garnął, wiesz, specjalnie do tego, żeby go wyciągnąć, nie? I teraz jakby, wiesz, dostęp
do tych wszystkich informacji jest jakby coraz lepszy, więc wiesz, wyciekają te jakieś stare, czy nie wiem, wycinki z prasy, czy jakieś takie, wiesz, artykuły, które się pojawiały i tak dalej, gdzie wiesz, miało być jakieś tam zbieranie pieniędzy, wiesz, na niego i tak dalej. Jakieś, wiesz, koncerty tam supportujące jego sytuację, a prawda jest taka, że wiesz, no, tylko tak naprawdę Szuk zadziałał, żeby go z tego pudła wyciągnąć. No tak. Jak wiadomo, no, Death Row było założone przez Szuka, ale też przez Doktora Dre. No i właśnie tutaj chciałbym się zatrzymać, bo o ile się nie mylę, w 2013, tak, wydałeś projekt West? Byłeś współodpowiedzialny. Ja byłem pomysłodawcą projektu West, natomiast projekt West wydał Rychupeja, nie? To jakby kredyty jakby w całości dla RPS Entertainment. Jasne, jak najbardziej. Pozdrawiamy Rycha. Ale co chciałem zapytać, no bo tam się pojawił beat od Doktora Dre. No i właśnie chciałem zapytać się, jak to wyglądało z tej takiej backgroundowej strony, jak udało ci się pozyskać taki beat, no bo no podejrzewam, że ciężko by było nawet dzisiaj w Polsce kogoś znaleźć, kto taki beat mógłby ogarnąć, prawda? No tak, no jeśli jakby wiesz, chciałbyś go pozyskać jakby legalnymi metodami, nazwijmy to, no to pewnie nie tyle, co byłoby to ciężkie, co jakby bardzo kosztowne, nie? Dlatego, że tam stawki za bit u Dre, z tego co ja wiem, to się zaczynałem od 250 tysięcy dolarów, nie? Ale tak przeważnie za bit to on bierze pół bańki, nie? No pewnie kogoś na to stać w Polsce, nie? Natomiast jest pytanie, czy ktoś by chciał to po prostu kupić, nie? Wiesz co, no ja od zawsze jakby kolekcjonowałem sobie jakieś tam niewydane rzeczy, to był taki mój konik w tamtym okresie, powiedzmy, czy nawet jeszcze wcześniej, w tych latach 2000, no to jakby wiesz, sporo na tym zapleczu jakby działałem, też fajną ekipę gdzieś tam nawet z Polski jakby poznałem przy tej okazji, która wiesz, kolekcjonowała jakieś niewydane kawałki Tupaka, Death Row. Siedzieliśmy na tych, wiesz, tajnych forach, płaciliśmy za te MP3 w lepszej lub gorszej jakości, wiesz, czasami horrendalne pieniądze. To potem jakby wyciekało, no bo ten krąg kolekcjonerski rósł, no bo inni też wyczuli pieniądz, więc zaczęli po prostu, wiesz, to klasycznie odsprzedawać. I poznałem takiego gościa na forum Dubs.jn, który w tamtym czasie no miał jakąś styczność jakby z całą tą ekipą Aftermath, bo dużo jakby kawałków on wypuszczał do sieci. Między innymi kawałki Bishop Lamonta, który wtedy miał akurat wydawać album u Dreja i wypuszczał to jakby wiesz, w dobrej jakości, więc nie było wiadomo do końca, kim ten gość jest, natomiast było wiadomo, że no, musi się jakby kręcić w tym studiu co najmniej, albo mieć dostęp do jakby archiwum, gdzie lądują te wszystkie, wiesz, ukończone kawałki, żeby sobie to w jakiś sposób zripować, albo musi znać jakiegoś, nie wiem, producenta czy jakiegoś inżyniera, który, wiesz, był na tej czy danej sesji nagraniowej. No i tam zagadałem do niego, wiesz, okazało się, że jakby lubimy podobne rzeczy, słuchamy podobnych rzeczy, więc no wtedy akurat pamiętam, że się wymieniłem z nim po prostu, nie? On mi dał dwa bity Dreja w MP3, ja mu wysłałem też jakieś dwa kawałki niewydane z Death Row w MP3 i w zasadzie wszystko, no. Później tam słyszałem jakieś głosy, że wiesz, to tam bullshit i tak dalej, ale w tamtym czasie na przykład nie było jeszcze mediów społecznościowych. W Stanach królował MySpace. Nie wiem, czy kojarzysz taki portal. Kojarzę z opowieści. No Jeszcze za właśnie, młody ja byłem troszkę. jakby te lata tam 2005, powiedzmy 2008, no to jakby królował MySpace i jeden z tych bitów, które mam, i akurat nie ten, który jakby zasilił projekt West, tylko ten drugi. To fragment tego bitu był w owym czasie na oficjalnym MySpace Aftermath, nie? Więc jakby wiem po prostu, że to jest faktycznie coś, co jakby wiesz, nie zrobił tego jakiś tam randomowy producent, tylko No generalnie jakby faktycznie ten jest to doktor, odbyłem, tak. nie? No.
Także jakby no, jeszcze jeden bit jest, czeka, może coś się na nim też w bliższej przyszłości zrobi i się po prostu wypuści. Zawsze możesz sprzedać komuś za pół bańki. Jak ktoś ma ochotę z polskiego świata hip-hopowego, to zapraszam. No i fajnie. Honoruję przelewy. Blik też, bliki też. Także jak chcecie fajne bity, to zapraszam. Okej, okay. To jakby co, odzywajcie się do Pawła. No właśnie, bo masz duże zbiory takich niepublikowanych utworów. Gdzieś tam zbierałeś na przestrzeni na pewno wielu lat. Możesz troszkę przybliżyć temat jeszcze? W jaki sposób, oprócz tego, że było to forum DubCNN, to w jaki sposób ogarniało się takie rzeczy wtedy? No bo wspomniałeś, że był to taki krąg was jako tych kolekcjonerów dość taki hermetyczny. Później gdzieś to dopiero się rozrosło, no i straciło to całą swoją magię. No właśnie tak na początku, jak można było takie coś znaleźć? Wiesz co, no... Były fora internetowe i strony, gdzie powiedzmy siedzieli ci kolekcjonerzy. Jak dobrze pamiętam, było takich głównych kolekcjonerów, to było tam czterech, pięciu. Trzech z nich było od materiału Tupaka, dwóch z nich było od materiału Death Row. Oni, wiesz, zakładali właśnie fora internetowe. No w tamtym czasie takim najpopularniejszym było Mr. Machiavelli.net. Tam siedzieli faktycznie mega ogarniacze. Jednym z moderatorów był akurat gość z Polski. Jak pamiętasz słynną stronę Poznaj Tupaka, to on tam się też mocno udzielał. Marvelous. No jakby w Polsce chyba nie było większego jakby znawcy tego tematu, Shakura i tak dalej. On tam nawet dostał, chyba ta strona Poznaj Tupaka dostała jakieś podziękowania od brata Tupaka, tak? Za to jakby... Coś było, tak. Coś było. No i wiesz, i tam po prostu jakby miałeś jedno forum, a później miałeś takie zamknięte forum, do którego się dostawałeś albo tam z polecenia, albo tam po uzbieraniu, wiesz, jakiejś tam określonej reputacji i tam po prostu, wiesz, raz na jakiś czas pojawiał się jakiś projekt do kupienia, tak? Czy to w formie MP3, czy to w formie jakiegoś właśnie materiału wideo, bo w tamtym czasie, wiesz, wyciek, nie wiem, chociażby teledysk do All About You w jakości DVD, za który chyba pamiętam, trzeba było zapłacić, nie wiem, 500 czy $600, tak? Dla niektóre kawałki, wiesz, płaciło się jeszcze więcej. Bo tam pamiętam, że jeszcze jest taki niewydany diss na NASA Tupaka. Co ciekawe, jakby o tytule The World is Mine, nagrany chyba na tym samym bicie, na którym oryginalna wersja Friends. No to w tamtym czasie, a to było, wiesz, grubo ponad 10 lat temu, to tam. Z tego co wiem, to jak wersja MP3 była odsprzedawana bardzo wąskiemu gronu tam kilku osób za, wiesz, 4-5 tysięcy dolarów, nie? Za MP3. No to na tamte czasy to już w ogóle były ogromne pieniądze. To już są, no to ogólnie dzisiaj nawet są kosmiczne liczby, wiesz, no 20 koła za kawałek MP3, no to jakby to też pokazywał jakiś tam poziom, wiesz, z jednej strony fanatyzmu, a z drugiej strony no też było takie kolekcjonowanie, wiesz, górna półka, nie? No bo dzisiaj niektórzy, nie wiem, nie wydadzą 300 zł za jakiś, wiesz, tam album z lat 90., który wyszedł w jakiejś tam ograniczonej ilości egzemplarzy, a co dopiero, wiesz, dać 20 koła za MP3, tak? Za 20 koła to podejrzewam, że dzisiaj byś, wiesz, jakiś tam raper w stylu, nie wiem, Tech Nine'a czy Scarface'a pewnie by ci za to po prostu zwrotkę nagrał, nie? No, zdecydowanie. Bidzinokot chyba nagrywa za 3000 dolarów, jak się orientowałem. No, no tak, no wiesz, są tacy, co i za $500 ci coś nagrają, nie? I też jakby wydawali albumy klasyczne, mają gdzieś tam na koncie, nie? Ale mówię, no, to już był taki, no, hardkorowy level kolekcjonowania, nie? Jasne, rozumiem. A gdybyś mógł wypowiedzieć się na temat dzisiejszej kondycji rapu,
to co byś powiedział? No bo wiadomo, że już ten G-funkowy taki styl i te piszczały i generalnie brzmienie West Coastu, ale i też wschodniego wybrzeża, no to wszystko wyparły trapy, głównie z Atlanty. No, autotune i tak dalej, jak ty się w tym odnajdujesz? W ogóle może podoba ci się coś z takich rzeczy, czy totalnie nie sprawdzasz nawet? Wiesz co, to nie oszukujmy się, jakby G-funk nigdy nie był popularnym nurtem, takim mainstreamowym, poza tymi tam paroma latami, gdzie wiesz, w Stanach Zjednoczonych, tak, bo w Polsce jakoś nigdy jakby nie złapał jakiegoś szerszego odbiorcy. Wiesz co, no, kondycja dzisiejszego rapu, no to jeśli mnie pytasz o jakiś tam, wiesz, ten mainstreamowy rap taki z górnej półki, no to ja tego nie słucham, jakby mi się to nie podoba, ja tego totalnie nie czuję, nie wiem, Young Thug, jakieś takie historie, to w ogóle nie jest moja bajka. Natomiast jakby ja na kondycję dzisiejszego rapu nie narzekam, no bo mówię, wciąż jakby wychodzą fajne rzeczy, ja wiesz, ja głównie siedzę w Kalifornii, więc mam to jeszcze zawężone jakoś tam geolokalizacyjnie, po prostu jakby wiesz, no trzeba się troszeczkę bardziej naszukać niż kiedyś, bo po prostu wychodzi tego sporo, więc ta sprawdzalność poszczególnych rzeczy jest po prostu szybsza, ale wiesz, no jeśli chodzi o Kalifornię, no to i weterani potrafią jeszcze, wiesz, nagrać fajny album. Z młodej wiary wciąż jakby pojawiają się jakieś takie małe diamenciki, które po prostu, wiesz, no zobaczymy, co z nich gdzieś tam będzie za 4, 5, 6 lat, jak sobie tą karierę rozwiną. Natomiast, no, pod kątem mainstreamu, no to wiesz, wolałem to, co było wtedy mainstreamem, niż to, co jest teraz mainstreamem. O, może w ten sposób. Nie? Dlatego, że wtedy byłem, też jakby byłem zafiksowany na punkcie Kalifornii, ale dużo łatwiej i dużo jakby przystępniej było mi sprawdzać inne regiony. Nie? W sensie jakby, wiesz, bardziej mogłem się w tym odnaleźć niż teraz na przykład. Nie, no, nie wiem, no, przez rap z Atlanty to tak średnio mogę przebrnąć. Nie? Jakby stan... Posłuchałem jednego, drugiego, trzeciego gościa i to nie jest moja bajka. Jak ktoś, wiesz, komuś się to podoba, no to on sobie słucha Atlanty, ja sobie słucham Los Angeles i jakby nie ma problemu. Pewnie, jak najbardziej. Czyli u ciebie raczej trapy z Atlanty, czy ogólnie nowoczesne takie brzmienia raczej odpadają? A gdybyśmy znaczy... się... Tak? Wiesz co, no bo to jest tak, zresztą Crooked-Eye ma jedną taką fajną, taki ma fajny wers, nie? Że lubi Lil Wayne'a, bo to Lil Wayne. Lubię Game'a, bo to jest Game, a ja jestem inny, nie? Nie jesteśmy tacy sami jakby. Dzisiaj, wiesz, wtedy bardziej mi się podobają tamte rzeczy z uwagi też na to, że każdy region miał jakieś swoje specyficzne, czy to brzmienie, czy jakiś slang. Mogę się rozróżnić, co jest, powiedzmy, wiesz, co jest rapem z Cleveland, a co jest rapem z Chicago, pomimo tego, że generalnie jest to Midwest, tak? Mogę się rozróżnić, wiesz, czy dany raper jest z Houston, czy jest z Atlanty, bo to też jednak mimo wszystko różniło, tak? Na zachodzie tak samo, nie? Jakby brzmienie w Bay Area było troszeczkę inne niż to w południowej Kalifornii, pomimo tego, że generalnie był to West, dominowały piszczały i tak dalej. I to było fajne, nie? Dzisiaj jakby tego totalnie nie ma, bo wszyscy chcą brzmieć tak samo i tu powiedzmy jakby upatruje ten problem, nie? Wtedy oczywiście też, no tam, nie wiem, włączysz sobie płytę Da Brat, no to słychać, że ktoś po prostu, wiesz, zafiksował się na punkcie Krenika i chciał zrobić jakby swoją wersję tego, tak? Ale jakby było to w jakimś tam mniejszym stopniu niż to, co jest dzisiaj. Nie? Dzisiaj odpalisz płytę i tak naprawdę nie jesteś w stanie zdefiniować, wiesz, skąd jest ten raper, jakie to jest wybrzeże, czy miasto, czy jakiś region. Jakby wszystko się po prostu zlewa w jedną taką papkę, nie? I to nie jest fajne. No tak, no wszystko teraz w zasadzie można podpisać po prostu pod mainstream. Nie ma słyszalnych tych różnic.
Na pewno w 90. czy nawet w 2000. było to bardziej zauważalne. Ale wracając jeszcze do pytania, bo chciałem się, byliśmy już teraz w teraźniejszości, chciałem się cofnąć jeszcze bardziej i zapytać, czy inaczej, no bo wiadomo, że G-Funk mocno powstał na tym wszystkim, co było wydawane w latach 70. czy 80. Mówię tutaj o funku, czy o soulu, takie ekipy jak Ashley Brothers, czy Rick James i tym podobne. Parlament, Motown. I właśnie słuchasz takich rzeczy na co dzień, czy raczej to bardziej ciekawostkowo, czy w ogóle? Wiesz co, ostatnio to ja w ogóle słucham instrumentali. Same. I to nawet nie jakichś znanych płyt w charakterze instrumentali, tylko generalnie ściągam sobie dużo jakichś tam, wiesz, produkcji normalnych gości, którzy gdzieś tam, wiesz, udostępniają swoje bity w określonym jakimś tam nurcie i bardziej tego. Namiętnie może nie, ale wiesz, no, płyty George'a Clintona mam. Lubię sobie czasami, wiesz, włączyć jakiś tam właśnie Parlament stary. Także no, nie jest to może mój jakiś wiesz, jakiś konik, ale czasami lubię sobie sięgnąć po prostu po te oryginalne nagrania, na jakby na bazie, które gdzieś tam wyrosły. No właśnie, no oryginalne nagrania. Tutaj już będziemy się zbliżać do końca. Na koniec chciałbym, żebyś powiedział tutaj oglądającym, ewentualnie może pokazał, jak masz gdzieś przygotowane. Czy masz jakieś takie, wiesz, unikaty, jakieś białe kruki w kolekcji, takie płyty, które są dużo warte, ciężko dostępne? Jak to wygląda? No wiesz co, mam tego sporo. Parę tutaj rzeczy sobie przyszykowałem, takich, które, nie wiem, jeszcze 10 lat temu szło to dostać za całkiem rozsądne pieniądze, teraz może być z tym różnie. To zaczynając od klasyków, tak? Mamy sobie All Eyes on Me, specjalna wersja, tak zwany digipak, wypalany na dual disku, czyli z jednej strony mamy album w wersji audio, z drugiej strony mamy wszystkie klipy w jakości DVD. To jest to z 2005, tak? Wydanie. To jest 2005, tak. Wtedy wyszło Death Row jeszcze zarządzane przez Suga, wydało właśnie na Digipaku klasyki, czyli All Eyes on Me, Machiavelli, Doggy Style, Chronic i Składankę. Machiavelli'ego też mam. Chyba nawet nie tego. Tego nie mam z podpisem, ale mam z podpisem DOWG, mam właśnie Chronika i Doggy Style'a na Digipaku. Takich jakichś białych kruków, wiesz co, no to z tych nowszych rzeczy to na pewno Public Enemy z Daza z 2009 roku, specjalna wersja bez generalnie tych wszystkich poza barkodem hologramów, tam luk wytwórni i tak dalej. 1000 sztuk wydane jedynie na fizyku i zamawiane jeszcze prosto z legendarnego VIP Store w Long Beach. Dzwoniłem tam przez Skype'a, pamiętam, i zamówiłem 3 kopie. 2 sprzedałem kumplom, a jedną sobie zostawiłem. Nie wiem, po ile chodzi na eBayu, ale pewnie sporo, bo generalnie wszystkie te płyty, nawet które wychodziły 10 lat temu, no to zaczynają osiągać wartości kosmiczne, nie? Z takich... Daza Matas, wydany chyba w 2018, teraz, ale też chyba 1000 sztuk nawet jest limitki, a też chodzi teraz chyba po 100 euro, czy nawet lepiej. No tak. No ceny są jakby mocno absurdalne, nie? Z takich rarytasów, białych kruków, nie wiem, czy ty kojarzysz takiego wykonawcę jak Mark Morrison? Pierwsza słyszę, szczerze mówiąc. W latach 90. nagrał słynny hit Return of the Mac. On jest w ogóle z Wielkiej Brytanii. I to jest sampler jego nigdy nie wydanego albumu z Death Row, który miał wyjść w 2002 roku. Widać.
i miał być pierwszym wydawnictwem labelu Death Row UK, który miał wydawać kawałki i ogólnie wykonawców jakby z tej części świata. Nawet jest DAS akurat na jednym kawałku. No dzisiaj by się dobrze sprawdził ten pomysł, no bo jednak ta Wielka Brytania się teraz rozrasta mocno. No wtedy ciekaw jestem efektów, jakby to wyszło, no. Ale na pewno biały kruk mocny. Tu mamy Johnny Jay, mój ulubiony producent. Jego jedyny solowy album, bo też akurat zdarzyło mu się rapować. Rocznik 9.5 albo 9.4. No i tutaj jeden z tych kawałków jest nagrany na bicie, na którym później powstało słynne Picture Me Rolling Tupaka z Olajzami. No i to już jest totalny chyba jakiś unikat. Nie wiem, czy może będzie widać. Widać, widać. Chocolate. Może niektórzy was słyszeli taką historię pod tytułem Suge Knight wystawiający Vanilla Ice'a przez okno balkonowe, czy przez balkon. Chodziło generalnie podobno o tego gościa. On jest autorem tekstu Ice Ice Baby. Podobno. A że znał się z Sugiem, to mu o tym powiedział. No i jak Shug się o tym dowiedział, to powiedział mu, to idziemy do Vanilla Ice'a po tantiemy. I tak powstała słynna historia z balkonem. To jest rok 93, więc mówię, to jest gość, który też na samym początku, jeszcze jak Death Row chyba nie było oficjalnie nazwane Death Row, tylko wciąż funkcjonowało jako Future Shock. Też się tam przewijał, nagrywał kawałki, bo tutaj na tym albumie też jest jeden kawałek z artystami Death Row. Chyba nawet Snoop tutaj jest uściśnie. Więc to jeśli chodzi o jakieś klasyki, a o płyty, czy tam białe kruki, jak to zwał, a takie płyty, które są mniej znane, a które mogę polecić do przesłuchania, to sobie wziąłem. Pierwszy to jest Mouseberg Nonfiction, rocznik 2000. To jest generalnie gość, któremu wróżono mega dużą karierę, podopieczny DJ Quicka. Zresztą cały album jest wyprodukowany przez Quicka. Jak lubicie to brzmienie z tamtych lat, czyli 97, 98, no to mega wam powinien ten album wjechać. Mówię, wróżono mu wielką karierę, także warto sprawdzić, jedna z takich też moich ulubionych płyt, do której często wracam. A jeśli chodzi o Bay Area, no to polecałbym obok jakichś płyt Too Shorta, czy Richie Richa, czy Drew Downa, to sprawdzić sobie tego gościa. Jest to Ray Love, jego album z 94 roku. Ciekawostka numer jeden, zaczynał z Pakiem, jest chyba jedynym ghostwriterem w historii, bo napisał tekst do kawałka They Got Me Trapped z Tupacalypse Now. A druga ciekawostka jest taka, że singiel do tego albumu Late Night, to teledysk został wyreżyserowany przez Paka. Jak sobie zobaczycie na YouTubie klip, to w klipie też się tak przewija. Dwie zajebiste płyty ze złotej ery West Coastowej. Pewnie mniej znanych artystów mogły komuś umknąć, więc polecam sobie luknąć. No, sprawdzajcie jakby co. Wszystkie informacje będziecie mieli albo na filmie, albo w opisie, także możecie tam jeszcze sobie poszukać. No co, no myślę, że będziemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się nie jednej rzeczy ciekawej, no bo tutaj Paweł nas zasypał przeróżnymi ciekawostkami i myślę, że ta rozmowa mogłaby trwać równie dobrze jeszcze 3 godziny. No ale co, no na dzisiaj kończymy. Ja was zapraszam do sprawdzania moich innych materiałów. Przede wszystkim, jeżeli ktoś nie widział pierwszej części wywiadu, no to też możecie nadrobić. Dajcie suba, dajcie łapkę, jak chcecie.
Możecie zostawić komentarz, co Was zaskoczyło, co nowego się dowiedzieliście. Ja Ci dziękuję serdecznie za wywiad. Jakieś takie ostatnie słowa, jakbyś mógł przekazać, to będę wdzięczny i będziemy kończyć. Co? Pozdrawiam wszystkich. Słuchajcie dobrej muzy. Szukajcie dobrej muzy. Kupujcie dobrą muzę. I tyle. I sprawdzajcie wartościowy content na YouTubie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, powodzenia. Na razie, cześć.